Twórcy survivalowego RTS-a Age of Darkness Final Stand ogłosili nadchodzący trzeci akt kampanii fabularnej Exiles Return, który ma zadebiutować zimą tego roku. Dodatkowo gra otrzyma nową aktualizację umożliwiającą pomijanie scenek przerywnikowych i szybkie przeładowanie gry po porażce, planowaną na 5 września. W przyszłości do gry zostaną wprowadzone formacje jednostek i znaczące ulepszenia sztucznej inteligencji odpowiedzialnej za nawigację postaci na mapach. Twórcy planują także ujawnienie nowego bohatera. Gra w fazie wczesnego dostępu na PC zdobyła pozytywne recenzje, jednak wielu graczy pozostaje niezadowolonych z powodu powolnego tempa rozwoju produkcji. Larian Studios, producent Baldur's Gate 3, planuje kontynuować pracę nad serią gier. Tom Butler, senior product manager w Larianie, ujawnił w wywiadzie, że mają plany na przyszłość, w tym możliwość tworzenia dodatków lub pełnoprawnych kontynuacji dla serii. Sven Winke, szef Larian Studios, wcześniej wyraził obawy co do tworzenia jakiegokolwiek DLC. Butler zapewnia jednak, że na razie koncentrują się na poprawkach, a przyszłość serii zostanie omówiona później. Warto także zaznaczyć, że studio pracuje nad wersją na Xbox Series X oraz S, która ma zostać wydana do końca roku. Blasphemous 2, kontynuacja popularnej gry od studia The Game Kitchen, zdobywa uznanie graczy po swojej premierze. Gra dostępna na PC i konsolach obecnej generacji oraz Nintendo Switch otrzymała ponad 1100 recenzji na Steamie, z czego aż 91% to pozytywne opinie. Gracze chwalą nowości i ulepszenia w porównaniu do pierwszej części, co czyni kontynuację jeszcze bardziej dopracowaną. Blasphemous 2 przenosi graczy do dziwnej krainy pełnej pułapek i wyjątkowych krajobrazów. Gra zachęca do eksploracji, oferując swobodę w poruszaniu się po labiryntowym świecie. Blasphemous 2 ujrzało światło dzienne 24 sierpnia. Podczas Gamescom 2023 mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy gameplay z gry Escape from Tarkov, Arena, która pierwotnie miała być jedynie trybem pobocznym w popularnym FPS-ie studia Battlestate Games. Obecnie produkcja staje się osobnym projektem, oferując dynamiczną rozgrywkę przypominającą serię Call of Duty. Gracze walczą na mniejszych planszach, zarówno pojedynczo, jak i w niewielkich drużynach, skupiając się na bliskim i średnim dystansie. Ta odsłona zachowuje wiele elementów z oryginalnej gry, takie jak wysoka śmiertelność, mechanika strzelania oraz system wyposażenia i podobne animacje. To propozycja dla miłośników hardkorowych strzelanek, którzy cenią sobie realizm i ograniczony interfejs w grach wieloosobowych. The Factory Must Grow. Tak, Factory otrzyma duży dodatek o nazwie Space Age, który pozwoli graczom eksplorować nowe planety. Dodatek rozpocznie się tam, gdzie zakończyła się podstawowa gra, po wystrzeleniu rakiety w kosmos. Gracze będą mogli kontynuować ekspansję kosmiczną, odkrywając nowe planety z unikalnymi wyzwaniami i zasobami. Dodatek wprowadzi nowe mechaniki, w tym konieczność budowy wielu rakiet do transportu materiałów na orbitę. Dodatkowo rozszerzenie Space Age zawierać będzie 4 różne planety z różnymi klimatami i celami militarnymi. Premiera dodatku i aktualizacji 2.0 planowana jest na lato 2024 roku. Studio Nacon zapowiedziało Gangs of Sherwood, grę akcji z elementami steampunkowymi, wariacje na temat legendy Robin Hooda. Gra ma oferować tryb współpracy dla maksymalnie 4 graczy. Produkcja przypomina Warhammer Vermintide, obiecując emocjonującą rozgrywkę. Gangs of Sherwood ma zadebiutować 19 października bieżącego roku na PC oraz konsolach obecnej generacji. Polska gra survivalowa Green Hell otrzymała znaczącą aktualizację, wprowadzającą nowe mechaniki transportu i składowania materiałów. Deweloperzy z Creepy Jar dodali sanie, prowizoryczne windy oraz różnego rodzaju meble do przechowywania. Aktualizacja zawiera również usprawnienia w podnoszeniu przedmiotów oraz usuwa wiele błędów. Nowości są dostępne za darmo dla graczy i pokazują zaangażowanie twórców w rozwój gry. Mike Unsworth, główny scenarzysta serii gier takich jak GTA i Red Dead Redemption, opuścił Rockstar po 16 latach pracy. Jego odejście wywołuje spekulacje, że mógł pracować nad oczekiwanym Grand Theft Auto 6. To znacząca zmiana w zespole, ale nie ma jeszcze oficjalnych potwierdzeń od zainteresowanego ani od Rockstara. Oczekuje się, że gra GTA 6 jest w trakcie tworzenia, a premiera ma być planowana na okolice przełomu 2024 i 2025 roku. THQ Nordic i Hemimont Games, twórcy Jagged Alliance 3, ogłosili, że gra będzie dostępna na konsolach poprzedniej i obecnej generacji. Dotychczas była dostępna wyłącznie na PC. Jagged Alliance 3 to trzecia część cyklu, która spotkała się z ciepłym przyjęciem i zyskała duże uznanie. Gra przynosi graczy do kraju Grand Sien, ogarniętego wojną domową, gdzie kierują oni elitarnymi najemnikami, próbując przywrócić porządek i stłumić rebelię. Gra znana jest z trudności, a jej skomplikowane mechaniki i strategie zapewniają wyzwanie dla graczy. Dodatkowo THQ Nordic wprowadza specjalny zestaw dla fanów serii – Tactical Box, który zawiera wiele ekskluzywnych przedmiotów. Dostępny jest na stronie internetowej studia.
Lenovo Legion Go, nowy handheld, ma pojawić się na rynku, ale przecieki sugerują, że jego cena może być zaporowa. Aż $799, czyli około 4000 zł. To znacznie więcej niż konkurencyjne modele takie jak Steam Deck czy Asus ROG Ally. Chociaż nie ma oficjalnej zapowiedzi tego urządzenia, przecieki dostarczają sporo informacji na jego temat. Legion Go miałby być wyposażony w procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z grafiką RDNA 3, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 1 TB, niemal 9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560x1600 pikseli. Istnieje również pytanie dotyczące implementacji funkcji szybkiego wznawiania gier na systemie Windows 11, który będzie działać na tym urządzeniu. Konsola miałaby posiadać odpinane kontrolery, z których jeden ma panel dotykowy. Miałaby również ważyć niecały kilogram, więc dosyć dużo. Wszystkie te informacje na razie są nieoficjalne, więc pozostaje czekać na formalne stanowisko Lenovo w tej sprawie. Studio Volition, znane z serii takich jak Red Faction i Saints Row, po 30 latach działalności zostało zamknięte w wyniku restrukturyzacji Embracera. Pomimo smutnej wiadomości, ostatnie produkcje Volition nie zdobyły dużego uznania graczy. To sprawiło, że ich zniknięcie może przejść bez większego echa. Marki stworzone przez studio pozostają jednak w rękach Embracera, więc przyszłość serii nie jest zagrożona. Twórcy gry Path of Exile zaoferowali szczegółową analizę z drugiej odsłony tej popularnej serii podczas Gamescom 2023. Zaprezentowano nowe klasy postaci, w tym druida, wojownika i łowczynię. Druid łączy ataki magiczne z fizycznymi i ma zdolność przemiany w dziką bestię. Wojownik, wiadomo, siłę musi szanować ponad wszystko, stąd ataki obszarowe oraz umiejętność wydawania bojowych okrzyków. Łowczyni natomiast jest bardziej zwinna i dysponować będzie wirującymi ostrzami. Gra ma trafić na PC oraz obecną generację konsol, a beta testy są zaplanowane na 7 czerwca 2024 roku. Według najnowszych doniesień gra Starfield nie będzie oferować nieograniczonej eksploracji. Filmiki pokazują, że gracz po około 10 minutach natknie się na niewidzialną ścianę i otrzyma komunikat, który sugeruje eksplorację innych regionów lub powrót na swój statek. Mimo to gra ma obiecać ogromną ilość planet do odkrycia, z których 10% ma zawierać życie. Starfield ma swoją premierę zaplanowaną na 6 września na PC i konsolach Xbox Series X oraz S. Dostępny będzie także w abonamencie Game Pass. Ubisoft ma wkrótce otrzymać duże dofinansowanie od niemieckiego rządu, a część tych pieniędzy mogłaby być przeznaczona na pracę nad nową grą z serii Anno. Dotacja miałaby opiewać na kwotę ponad 5 milionów euro na projekt o nazwie Placeholder. Ten projekt zapowiada wieloaspektowy świat zachęcający do eksploracji, zoptymalizowany pod wszystkie platformy, oferujący tryb kampanii jednoosobowej oraz tryb multiplayer. Chociaż nie ma oficjalnej informacji na temat nowej gry Anno, dofinansowanie może wskazywać na kontynuację serii lub nowy projekt w podobnym duchu. Ostatnia gra z serii, Anno 1800, zadebiutowała na PC w 2019 roku, więc po ponad 4-letniej przerwie nowa odsłona mogłaby być już w zaawansowanej produkcji. Żadne szczegóły nie zostały jednak ujawnione. Digital Extremes, znane z serii Unreal i gry Warframe, zaprezentowało swoje nowe dzieło fantasy, Soulframe. Gra oferuje mieszankę akcji, RPG i MMO, osadzoną w pięknym świecie fantasy na wyspie Midrath. Gracz wciela się w tajemniczego wysłannika, który stara się rozproszyć mrok nadchodzący nad magiczną wyspą Midrath i odkryć swoją własną przeszłość, poznając duchy przodków. Prezentacja rozgrywki ujawnia dynamiczny system walki, eksplorację, zagadki środowiskowe i pierwszą potyczkę z bossem. Soulframe wyróżnia się piękną oprawą audiowizualną i obiecuje ciekawą rozgrywkę, ale na razie nie znamy daty premiery ani platform docelowych. The Elder Scrolls 6 oficjalnie opuściło fazę preprodukcji, co daje nadzieję dla fanów oczekujących jakiejś aktualizacji. Priorytetem Bethesdy jest teraz Starfield, który ma premierę niedługo, co rodzi pytania o to, kiedy usłyszymy więcej o TS6. Spekulacje na temat daty premiery różnią się, a szacunki wahały się od 2026 do 2028 roku, co pozostawia fanów bez konkretnych informacji. Firma Focus Entertainment opublikowała 9-minutowy materiał z rozgrywki z nadchodzącej gry Warhammer 40 000 Space Marine 2. W materiale możemy zobaczyć głównego bohatera stawiającego czoła hordzie tyranidów. Gra obiecuje dynamiczną, krwawą i brutalną akcję. Możliwym jest, że tytuł przyniesie tryb PvP, odsłona będzie dostępna na PC oraz obecnej generacji konsol, a premiera jest planowana na ten rok, choć dokładna data jeszcze nie została ujawniona. Sea of Stars, prequel gry The Messenger, podbija serca graczy po swojej premierze. Produkcja autorstwa Sabotage Studio zdobywa ogromne uznanie, zyskując 90% pozytywnych recenzji na Steamie. Gracze zachwycają się szczegółową oprawą wizualną, innowacyjnym systemem walki i bogatym tłem fabularnym. Sea of Stars to JRPG najwyższej klasy, który przyciąga uwagę wielu entuzjastów gier.
Gra jest dostępna na różnych platformach, w tym na PC, konsolach poprzedniej i obecnej generacji oraz na Nintendo Switch. I to już wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć!